Dzień dobry. Dzisiaj w Sterniczkach są pani Ewa Wieliczko i pani Zofia Marcinek. Dzień dobry. Organizatorki niesamowitej demonstracji, która miała nazwę Ściana Furii. I była to demonstracja młodzieży, głównie powiedziałbym licealistów, która to młodzież rzadko wychodzi na ulicę i demonstruje poglądy polityczne. Ja tam byłem, widziałem i uważam, że to była jedna z lepszych demonstracji w ogóle w ostatnich latach, na jakich ja byłem. A raczej bywam. Także gratuluję. No i chciałem się dowiedzieć najpierw, jak byście to zrobiły. Była to niesamowita energia rzeczywiście młodych ludzi, była też reprezentacja ludzi starszych. Jak do tego doszło? Doszło do tego w ten sposób, że ja na początku, słysząc o całej akcji ogólnopolskiego strajku kobiet, nie ukrywam, że miałam wątpliwości co do tego, czy ta akcja może się powieść i chciałam zamiast przeszkadzać i mówić, być sceptyczna i mówić, że się nie uda, chciałam pomóc i stwierdzić, jak zrobić tak, żeby nadać temu jak największego rozgłosu. No i moim pomysłem było to, żeby zablokować PiS, że to może rzeczywiście nadać tej akcji bardzo dużego rozgłosu i przy okazji też... A no właśnie, bo ja tego nie powiedziałam, nie wszyscy muszą to wiedzieć, tak, że to była demonstracja, która się odbywała na Nowogrodzkiej w Warszawie. Tak jest. Przed siedzibą, główną siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Tak, i przed biurem poselskim pana Jarosława Kaczyńskiego. No w ogóle to jest jego jakby siedziba. Dokładnie. Więc zorganizowałam taką, wybadałam nastrój na Facebooku, gdzie cały strajk tak naprawdę się organizował, pytając, czy ktoś chciałby pomóc mi w organizacji, że chciałabym zrobić taką akcję, chciałabym zrobić pikiety właśnie tam. I napisałam, że pikieta się nie odbędzie, jeżeli nie znajdę współorganizatorek oraz ludzi, którzy są chętni. I współorganizatorki się zgłosiły. To panie się nie znały wcześniej? Nie, doszłyśmy potem, że mamy wspólnych znajomych, natomiast nie znałyśmy się, mi kolega pokazał to wydarzenie, no i ja zobaczyłam, że Ewa szuka pomocy współorganizatorek, więc się zgłosiłam od razu i, no i właściwie tak to wyszło. To ile czasu minęło od tego wpisu do wydarzenia? To było w poniedziałek, a we wtorek tak, było właściwie tydzień. Porozmawiajmy o poglądach młodzieży. Jest takie powszechne przekonanie, że rośnie pokolenie bardziej konserwatywne od pokolenia rodziców. Z badań, które prowadzi profesor Michał Bilewicz, wynika, że dziewczyny młode są bardziej lewicowe od chłopców ze swojego pokolenia, że chłopcy są tacy konserwatywno-darwinistyczni, a ich koleżanki, dziewczyny są takie lewicowo-egalitarne. Ja myślę, że to ma związek z tym, jakie problemy polityczne i społeczne dotykają chłopców, a jakie dotykają, znaczy młodych mężczyzn, a jakie młodych kobiet. Ponieważ i też jakie są zainteresowania, jeśli chodzi o aktywność polityczną czy społeczną. Ponieważ no, młodym kobietom stronnictwa prawicowe czy mocno konserwatywne kojarzą się z taką bardzo silną ingerencją właśnie w zdrowie czy w późniejsze planowanie życia rodziny. Natomiast jak mi się zdarza na przykład też rozmawiać z chłopcami czy mężczyznami młodszymi ode mnie, to są głównie takie kwestie, powiedziałabym, bardziej abstrakcyjne. Na nich też bardziej działają... Jak co? Na przykład? Na przykład podejście do patriotyzmu jako ideologii, jako idei. Honor, ojczyzna. Tak. Tak wydaje się mieć bardzo duży wpływ. Natomiast jest nam bardzo duże grono młodych osób, dlatego że też pracowałam jako trenerka, przeprowadzałam warsztaty dla młodych osób, do których w momencie dotarcia, w odpowiednim momencie, naprawdę można obudzić niesamowitą energię, można ich nakłonić, można przy odrobinie nakierowania oni znajdą sobie siłę, energię do tego, żeby działać również właśnie w imię jakichś ideałów bardziej liberalnych czy właśnie lewicowych. Ja uważam, że w tym momencie dlatego to młodzież ma takie duże znaczenie i wie to zarówno strona lewa, jak i prawa. Dlatego takie znaczenie ma edukacja, dlatego że to, co teraz dzieje się w polskich szkołach, mnie osobiście przeraża. Przeraża mnie cała nagonka ideologiczna, przerażają mnie wiadomości, które czytam o zmianach dyrektorów, o planach, które zakładają edukowanie tylko w kierunku prawicowym pod sztandarem Bóg, honor, ojczyzna. Uważam, że to absolutnie trzeba zatrzymać.
Czy to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich paru dni i decyzja partii rządzącej o jednak zatrzymaniu się, prawda, o odrzuceniu tego projektu Komitetu Stop Aborcji, to uważacie za zwycięstwo i taki ostateczny efekt, czy nie, tylko absolutnie. Mały punkt na drodze? To jest jakby sytuacja, którą można interpretować w dwojaki sposób. Albo można stwierdzić, że rzeczywiście partia rządząca przestraszyła się tej ogromnej mobilizacji, która nastąpiła w ciągu ostatnich 2 tygodni. Albo że było to planowane, żeby jednak ten bardzo radykalny projekt odrzucić celem wprowadzenia później projektu niewiele mniej radykalnego. Tak czy inaczej, no na pewno to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Na pewno się cieszymy, że ten projekt wylądował w koszu. Z mojej strony na przykład też dlatego, że cieszę się, że całe stowarzyszenie Ordo Iuris no, troszeczkę utarto im nosa też, bo to są ludzie, którzy bardzo pewnie poczuli się w polityce w ostatnich tygodniach, czego dowodem ich nagła obecność na Uniwersytecie Warszawskim, próba zorganizowania konferencji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dla mnie zdecydowanie, ja się cieszę, dlatego że uważam, że ta ogromna energia społeczna, potencjał, który wyzwolił ogólnopolski strajk kobiet, został doceniony. Zostały docenione i kobiety widzą, że to jest taka bezpośrednia gratyfikacja, że wyszłyśmy, zrobiłyśmy coś i w tym momencie ten Sejm tę ustawę odrzucił, już jej nie będzie. Z mojego punktu widzenia ja uważam to za zwycięstwo. Natomiast słuchanie retoryki pani Szydło i innych posłów, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu lub nawet za, ale tylko za odrzuceniem ustawy, która kara wyłącznie kobiety, znaczy kara kobiety za to, że dokonują aborcji, to nie chodzi tylko o karanie kobiet. Nam nie chodzi tylko o karanie kobiet. Nam chodzi o wolny wybór i o ratowanie naszego życia, naszego zdrowia, o docenienie naszej godności, o poszanowanie naszej godności, naszych praw. To, że pani teraz powie, pani Szydło, że nie będziemy karać kobiet, to nic nie zmienia. To jest także takie wrażenie, które ja miałam wczoraj po wyjściu z Sejmu, że to nie jest tak, że ten rząd nagle stał się prokobiecy. To jest zmiana w jakby na to nie patrzeć, zmiana decyzji polityczna, nie prospołeczna. No, rzeczywiście, no, cieszymy się, to jest jakaś wygrana, natomiast to jest sygnał też dla nas, że mamy teraz przed sobą bardzo dużo jeszcze działań, które mają na celu edukowanie zarówno tych kobiet, które są już teraz za liberalizacją prawa aborcyjnego, ale też osób, które uważają, że jest to tak zwanych osób, no powiedzmy tak, zwolenników tej ustawy, tego projektu ustawy, że musimy bardzo dużo jeszcze się nauczyć, że musimy przede wszystkim zrobić coś takiego, żeby nie stracić tej energii, która się skumulowała. Czy ściana furii jeszcze będzie miała ciąg dalszy? Na pewno. Powstał profil na Facebooku. Tak jest. Informujemy tam, wklejamy wszystkie informacje prasowe na temat protestu, informujemy, co się dzieje dalej z ustawą i na pewno będziemy informowały o następnych projektach zaostrzenia prawa aborcyjnego i o naszych działaniach w związku z tym. My z Zosią złapałyśmy, przynajmniej mam wrażenie z mojej strony, taki dobry flow i mamy pomiędzy sobą też taką dobrą energię, że rzeczywiście bardzo dobrze nam się pracuje i jestem wdzięczna temu ogólnopolskiemu strajkowi kobiet za spotkanie Zosi i za to, że mogłyśmy razem pracować i też chciałabym to utrzymać, chciałabym, żebyśmy działały razem. Bo właśnie teraz nie chodzi tylko o to, żeby wychodzić na ulicę co 2 tygodnie, powiedzmy. Tylko też chodzi o to właśnie, żeby prowadzić taką pracę, która by aktywizowała kobiety ogólnie. Ponieważ dla wielu pań to była pierwsza sytuacja, kiedy w taki sposób się zaangażowały. Dlatego my chcemy nie tylko jakby przekazywać informacje prasowe, ale też organizować właśnie spotkania, edukować, też pomagać. Wpadłyśmy na taki pomysł, żeby przygotowywać też informacje o lekarzach, którzy pomagają kobietom. Też obserwujemy to, co dzieje się w sieci. Teraz powstało mnóstwo tych stron związanych ze strajkiem kobiet. Ogólnopolski strajk kobiet, już od jakiegoś czasu istnieje Marsz Godności, Ratujmy Kobiety. I po prostu obserwujemy, o co kobiety tam pytają, co jest im potrzebne. No i oczywiście jest potrzeba dalszej mobilizacji, takiej, powiedziałabym, bardzo widowiskowej i rewolucyjnej, czyli wychodzenia na ulicę.
ale też właśnie informacji merytorycznych, w jaki sposób na przykład mówić ludziom o tym, że sprzeciw wobec zaostrzenia ustawy aborcyjnej to nie jest tylko i wyłącznie chęć, żeby mieć aborcję na życzenie, najlepiej co miesiąc, jak to niektórzy tam twierdzą. W ogóle trzeba zmieniać taki sposób myślenia. Tak. Trzeba nie dać się zmanipulować w używanie języka, którego używają organizacje proaborcyjne, pro-life tak zwane, przepraszam. Według mnie ta ich cała nomenklatura jest bardzo manipulacyjna. Zamiast mówić płód, mówią pacjent prenatalny. Takich pojęć nie ma, po prostu one nie istnieją. Pojawiło się już nawet pojęcie wczoraj w Sejmie obywatel prenatalny. Obywatel prenatalny. To jest, jak to nazywa Ania Drojańska, nowomowa zygotariańska. Trudno się nie zgodzić. Trzeba ją znać, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym się mówi, bo jeśli tego się nie zna, to w ogóle to się wydaje kompletnie niezrozumiałe, ale no... To bardzo mocno wpływa na odbiór też, jeśli słyszy się o właśnie nienarodzonym dzieciątku, o mordowaniu niewinnych dzieci, no to jest straszne, strasznie bezczelne granie na emocjach. Dziewczyny, gratuluję i życzę Wam powodzenia. Przyda nam się. Dziękuję bardzo.